Mój ostatni sen chyba był związany, a to jest ciekawe pytanie, bo mi się chyba szkoła filmowa śniłam. Strasznie przeżyłam, jak ja byłam w szkole filmowej, wiecie, jak przeżyłam naprawdę, a to jest tak długa historia, kiedyś może coś o tym napiszę, bo to jest niezwykła historia. Dla mnie szkoła filmowa jest moją rodziną. Przeżyłam niezwykłe chwile w tym mieście, ale z takimi ludźmi i w tym właśnie budynku. Ja podejrzewam, że my pracowaliśmy nad starym sprzętem, podejrzewam, że jeszcze kręciłam filmy na tą samą kamerą, co jeszcze Kieślowski kręcił etiudy w szkole filmowej w latach 60. Albo po prostu jeszcze ten parkiet tak samo skrzypił, kiedy Has szkolił swoją sztukę reżyserską. I mi się śniło, dlatego że na tym wydziale aktorskim była taka wykładzina. Ja pamiętam, że zawsze jak nieuważnie biegaliśmy po tym korytarzu, bo biegaliśmy, mieliśmy bardzo mało czasu do spania, a dużo do załatwienia, jak to zwykle bywa, wszystko na ostatnią chwilę. I jakby biegaliśmy po tym korytarzu, to źle była przyklejona ta wykładzina na podłodze, na wydziale aktorskim. Zawsze ktoś się o nią potykał, po prostu my się zakładaliśmy, kto tym razem, no my aktorzy widzieliśmy, ale jak taki właśnie z wydziału reżyserii, albo operatorzy, albo z wydziału fotografii, czy producenci przychodzili na nasz wydział, to zawsze ktoś się o to potknął. I ostatnio, jak byłam w szkole filmowej, to już jakieś chyba 3 miesiące temu było, jakimś zupełnym przypadkiem, zauważyłam, że cały wydział aktorski jest wyremontowany. Już nie ma tych ławek, tych skrzypiących po prostu małe, jak w tramwaju, jakieś takie niewygodne siedzenia. Wygładzina znikła, wygładziła się takim sztucznym marmurem i nagle ten wydział aktorski stał się zbyt piękny. I mi się śniło, powiedziałam, że przyjadę do was do Łodzi, że robią remont szkoły, ale tak jak była wtedy, kiedyś. Co oznacza z pewnością, że tęsknię za Łodzią, za te czasy właśnie studenckie, które były szalone i za tą prostotą w tym dobrym sensie znaczeniowym.